Mój dociągnąć piłkę do skrzydła i to do skrzydła lewego. Marcin Wika potężnie. Dawid Murek, sytuacyjna piłka, też nie skoczyli częstochowianie, ale ustawili się dobrze w obronie. Powalczyli do końca i to ostatnie słowo miał Brook Billings. Kapitalna akcja i wspaniały mecz finałowy Pucharu Polski. Tak, to są takie akcje, które się zapamiętuje. Tutaj dość ryzykownie Częstochowa, bo znają Dawida, że on potrafi huknąć z takich trudnych piłek. No, ale tutaj Amerykanin teraz też mu ręka nie zadrżała. Pierwsza przerwa techniczna. Brook Billings, bardzo dobry pierwszy set, 71% w ataku i dalej, zdaje się, dalej to utrzymuje. No spójrzmy, bo warto oglądać tę akcję. Tu bardzo ładnie podciął Dawid Murek, ale nie dał się zaskoczyć Marcin Wika. No, był pod piłką, nie miał zbyt wiele miejsca do rozpędzenia się. Tak, i piłka leci za głowy, on jest praworęcznym zawodnikiem. Z prawej strony atak. Nie, ma słaba, jeśli chodzi o komfort. On musi patrzeć się do końca na piłkę, czy musi ją przepuścić do ręki. Nie może patrzeć się na blok. Nic tak nie buduje morale zespołu, jak takie akcje. No zresztą było widać reakcję zawodników, jak oni się ucieszyli po tej akcji. Nie chodzi przez tylko o ten jeden punkt. Też chodzi o to, że powalczyli i w sytuacji właściwie beznadziejnej odrobili straty.